Najserdeczniej Was witam na kanale Tata i Gustaw Ugotowali. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić zakwas, prawdziwy śląski zakwas na prawdziwy śląski żurek. Chociaż Ślązak powiedziałby, że nie ma czegoś takiego jak żurek, bo to jest żur. No ale będziemy używać powszechnie używanego w Polsce słowa żurek, żeby było łatwiej. I taki zakwas zrobimy tradycyjną metodą, bez żadnych kombinacji, tak jak się robi na Śląsku, ponieważ zauważyłem, że u nas tutaj na Śląsku właściwie można kupić dobry zakwas w sklepie, nie jest to wielki problem, więc coraz rzadziej ludzie robią go samodzielnie w domu, a szkoda, bo taki jest lepszy. To w Polsce, znaczy w pozostałej części Polski, poza Śląskiem, trudno jest o dobry zakwas, chociaż jest z tym coraz lepiej, ale jednak ciągle jest trudno. A jest to, moi drodzy, bardzo proste. Co nam będzie potrzebne? Potrzebny nam będzie, przekieruję może tutaj kamerę, potrzebny nam będzie czosnek. Ja użyję dwóch główek, bo robię dość dużo tego zakwasu, bo bardzo dużo rozdaję. Będzie nam potrzebne szklane naczynie. Ewentualnie ceramiczne, ale lepsze są szklane, bo można przez ściankę zajrzeć do środka, zobaczyć, co tam się dzieje. Będzie nam potrzebna miarka, żebyśmy mogli sobie odmierzyć składniki, mąkę i wodę. I oczywiście będzie nam potrzebna mąka. Moi drodzy, ja mam mąkę specjalną do żurku. Mam nadzieję, że to widać i się wyostrzy. I oczywiście, Gucio, teraz to widać znakomicie. Tak, teraz najlepiej widać tą mąkę, wiesz? Chodź tu, dziadu. Tak wygląda ta mąka. Muszę przytrzymać tego dzyndza. Ona się nawet nazywa żurkowa. I u nas na Śląsku można ją bez problemu kupić. Strasznie mi się podoba ta nazwa, bo Bomba Mstów się nazywa. Mstów to jest, jak sądzę, miejscowość. Natomiast skąd ta bomba, tego nie wiem. Ale dla tych, którzy nie mieszkają na Śląsku i martwią się, że nie kupią w sklepie takiej mąki, bo zapewne nie kupią, jest dobra wiadomość. Widziałem, że taką mąkę można kupić na Allegro. No, trzeba się niestety wykosztować troszkę na dostawę. No, ale co poradzić? Jest dokładnie ta mąka dostępna na Allegro, więc kto będzie chciał sobie zrobić samodzielnie taki pyszny zakwas, może to zrobić. Teraz, moi drodzy, przystąpię do obierania czosnku, bo chociaż niektórzy dają z łupinami, ale ja jednak obieram, bo potem lubię ten czosnek sobie zjeść. I jak będę miał obrany, to wtedy pokażę Wam, co z tym robić dalej. Czosnek mam obrany, jestem z powrotem. Zapomniałem Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, to znaczy o drewnianej łyżce do mieszania tego zakwasu. Może być też ceramiczna, ale odradzam łyżki stalowe, no broń Boże, aluminiowe. Odradzam też łyżki silikonowe. Dlaczego? Nie wiem, ale moja babcia mówiła, że żur, a właściwie zakwas na żur, miesza się tylko łyżką drewnianą, bo łyżki metalowe to jest, jak wiadomo, dzieło ladacznicy i szatana. Prawdopodobnie zabobon, ale być może coś w tym jest, dlatego robię po prostu tak, jak mnie nauczono. Tego się trzymam, bo to nie jest żaden problem, żeby takiej właśnie łyżki użyć. Ale zanim zaczniemy robić, moi drodzy, musimy się napić zakwasu z kiszonych buraków. Jak się robi zakwas z kiszonych buraków, pokazywałem Wam całkiem niedawno w innym filmiku. Ja taki zakwas mam i teraz się go napiję. A, syknęło, to znaczy, że mój zakwas żyje. Mimo, że już teraz jest w lodówce, bo już jest ładnie zakiszony, ale jednak ciągle te bakterie tam żyją i pożerają cukier, który w tych burakach był. Wasze zdrowie, moi drodzy. Wspaniałe. To jest to, o co chodziło.
i bierzemy się za robotę. Zaczynamy od czosnku. Ja mam tego czosnku sporo, bo tak jak Wam mówiłem, będę dużą część mojego zakwasu rozdawał, bo mam na niego dużo chętnych. No, a poza tym taką mam naturę, że lubię się dzielić z innymi tym, co zrobię do jedzenia. Kroję te ząbki na kawałki, na takie małe ząbki, powiedzmy na ćwiartki, trochę duże na, trochę większe na kilka kawałków. Jak pokroję ten czosnek, bo nie chcę Was zanudzać, to wtedy wrócę i pokażę Wam, co z tym robić dalej. Wkroiłem cały czosnek i teraz weźmiemy się za mąkę, ale najpierw troszkę zakwasu. To jest to, czego mi było trzeba. Moi kochani, bardzo Was proszę o subskrybowanie mojego kanału. Bardzo Was proszę o lajki. Bardzo Was proszę o te łapki w górę. I bardzo Was proszę o komentarze. No bo chciałbym, żeby algorytm YouTube'a, który jest na to właśnie nastawiony, na to wyczulony, podpowiadał mój kanał innym. No bo co tu dużo mówić. Chciałbym jak mieć poczucie, że to, co robię, komuś służy, że to ma dla kogoś po prostu sens. I dlatego jest to dla mnie ważne. Poza tym bardzo Was proszę, żebyście oglądali moje filmiki w całości do końca, bo wyczytałem ostatnio, że to też dla tego algorytmu, którym się posługuje YouTube, jest bardzo ważne. Moi kochani, zasada jest taka. Wody dajemy dwa razy tyle, co mąki. Nie wagowo, tylko objętościowo. Ja Wam może jeszcze pokażę tą mąkę. Może spróbuję w ten sposób. Ona jest inna, ona w ogóle nie wygląda jak zwykła mąka. To jest specjalna mąka do żurku, czy tam do żuru, powiedzmy. Mam nadzieję, że to się wyostrzyło. Tak ta mąka wygląda. Ona jest gruba, to jest typ 2000. I taka powinna być. W razie gdyby, nie wiem, zniknęła z tego Allegro ta mąka, gdybyście nie mogli jej kupić, czy coś takiego, piszcie do mnie. Ja Wam podpowiem, co zrobić, bo taką mąkę sobie możecie bardzo łatwo zrobić sami. Musicie tylko skorumpować jakiegoś rolnika i kupić od niego trochę żyta, a potem ja Wam wytłumaczę, co z tym zrobić. Czyli, powtarzam, objętościowo dwa razy tyle wody, co mąki. Tutaj mam 120 ml tej mąki w tym dzbanuszku i to cofnę tylko kamerę i to wsypuję. O, bez lejka mi się niestety nie uda. Na chwilę Was muszę, kochani, przeprosić i wziąć sobie lejek. Już do Was wróciłem, mamy lejek i wsypujemy naszą mąkę do... Muszę temu troszkę pomóc. Oczywiście jak robię dla siebie, nie pod kamerę, znaczy to też jest oczywiście dla mnie, ale chciałem nakręcić, to nie używam lejka, tylko sypię prosto do słoika. No ale chciałem Wam pokazać precyzyjnie, jak to zrobić, żeby nikt nie miał wątpliwości. Dobrze. I tam mieliśmy 1200 ml. Tutaj resztka jeszcze tej mąki nam została. Ja ją wykorzystam, bo nie lubię przechowywać długo mąki. Tu mamy 200, czyli będziemy mieli 1400 ml. To jest istotne, moi kochani, żeby to robić objętością i to nieuczęsioną taką objętością, ponieważ gdybym to robił na wagę, no to byłoby trudno, bo ta mąka jest dość lekka w stosunku do jej objętości i
W takiej torebce jest tylko 800 gramów mąki. No a sami widzicie, w 5-litrowym słoiku jest tego tyle. I teraz, moi drodzy, jak się zapewne domyślacie, woda. Wody ma być dwa razy tyle. I zaraz ją dodamy. Aha, nie używajcie wody kranowej. Niby się da, kiedyś tak robiłem, ale czasem są problemy, które tak do końca nie wiem, z czego wynikają. Podejrzewam, że przyczyną jest to, że woda, którą mamy w kranie, podlega po prostu procesowi uzdatniania. Ja się muszę tylko skupić. Dobra, tu był litr. Teraz pójdzie drugi litr. Mam nadzieję, że mi się to zmieści, bo większy słoik mam zajęty. A jak się nie zmieści, to będę kombinował. Ale raczej się zmieści. O czym to ja mówiłem? Aha, o wodzie. Podlega procesowi uzdatniania i czasem jest tak, tak jak mówię, nie do końca wiem, z czego to wynika, bo no nie znam się na procesie uzdatniania wody pitnej. No, zmieści mi się jeszcze. Momencik, odmierzę tylko to 400 ml. A nie, przepraszam, 800, bo było 1400. Więc potrzebuję 2800 ml wody. No i zobaczymy, czy się zmieści. No najwyżej będzie troszkę mniej wody, bardziej ten zakwas będzie. Na razie to bulgocze, ale to po prostu ucieka powietrze, które było gdzieś tam uwięzione w tej mące. No nie, nie zmieści mi się więcej. Troszeczkę może tylko. No, bo cały czas przerywam myśl. Po prostu woda kranowa nie najlepiej nadaje się na ogół do kiszonek. Ja używam niegazowanej, źródlanej wody do wszystkich produktów fermentowanych, do ogórków, do zakwasu z buraków, tak jak wam pokazywałem, do kiszenia wszelkich warzyw, do wszystkiego po prostu, co poddaje fermentacji. I uważam, że tak jest najlepiej. Wy oczywiście zrobicie, jak będziecie chcieli. Zostało mi tu 400 ml. No po prostu będzie troszkę gęstszy, troszkę bardziej esencjonalny nasz zakwas. To też nie jest, moi drodzy, apteka. Jeżeli tej wody będzie troszkę mniej, to on po prostu wyjdzie nam nieco gęstszy. I na obecną chwilę, moi kochani, to jest wszystko. Musicie przyznać, że jest to bardzo proste. Nie jest to żaden problem. Ja oczywiście pokażę wam, jak to dalej będzie wyglądało, ten proces kiszenia. Myślę, że wrócę do was za mniej więcej 2 do 4 dób. No jest zima, więc zobaczymy, jak ten proces będzie szedł do przodu. Jak tylko będzie się coś z tym działo, to ja wam to oczywiście pokażę. Aha, nie zostawiajcie tego odkrytego, bo mogą wam się pojawić jakieś muszki, jakieś owady. No szczególnie w lecie, wtedy macie to na bank. Najlepsza jest ściereczka taka płócienna, którą się nakłada na górę i łapie gumką, recepturką. Nie używajcie gazy opatrunkowej, bo gaza opatrunkowa to jest zło. Używajcie po prostu czystej, płóciennej ściereczki. Ja ściereczki płóciennej używać nie mogę, bo dla kotów, koty uważają to za doskonałą zabawkę. Dlatego ja to po prostu nakrywam z góry pokrywką, ale nie zakręcam. Tutaj nie da się tego robić, tak jak wam pokazywałem w trzeciej chyba wersji, zakwas z buraków w zamkniętych słojach. Tutaj musi być dostęp powietrza, to jest zupełnie inna fermentacja niż fermentacja mlekowa. Dobra, już nie gadam, bo znowu będziecie mówić, że moje filmy są za długie i zobaczymy się
jak będą tutaj jakieś zmiany. Oczywiście zostawiamy to w ciepłym miejscu, w temperaturze pokojowej. Mój zakwas będzie zwyczajnie stał sobie na kuchennym blacie. Do zobaczenia. A gdzie tam, jakie do zobaczenia? Zapomniałem Wam powiedzieć o najważniejszym. Moi drodzy, tak jak większość fermentowanych produktów, choć nie wszystkie, ale zakwas na żur potrzebuje być napowietrzony. Dlatego dwa razy dziennie, rano i wieczorem, drewnianą łyżką lub łyżką ceramiczną, intensywnie przez 2-3 minuty go mieszamy, wykonując takie ruchy, żeby wprowadzić tam trochę powietrza, żeby go odświeżyć, odżywić, natlenić, żeby te nasze bakterie mogły tam hulać, ile dusza zapragnie, i robić to, o co nam w tym wszystkim chodzi. Do zobaczenia. Jest z nami kot Gustaw. Ja też jestem. I witam Was w następnej części filmiku o zakwasie na żurek. Chodź tu, Gucio, bo zasłaniasz. Chodź, chodź, kotek. Moi drodzy, musiałem przelać zakwas do większego słoja, bo mam w domu troszkę cieplej niż zwykle. No i zrobiła mi się wczoraj taka burzliwa fermentacja. W tym mniejszym słoiku zaczęło, tutaj na wierzchu utworzył się taki gruby kożuch. Zaczęło to do góry uciekać, ten gaz, ten kożuch wypychał i musiałem szybko z tym uciekać do dużego słoja. Nie miałem czasu, żeby Wam to pokazać, żeby nakręcić filmik, przygotować kamerę, bo no, nie chciałem po prostu sprzątać tutaj połowy kuchni po tym. Gucio, nie właśnie tu. I dlatego zrobiłem to bez Waszego udziału. Dzisiaj Wam pokazuję, jak ten nastaw wygląda. Kot Gustaw po prostu musi asystować, on by nie wytrzymał. Moi kochani, rozwarstwia się. Rano to było mieszane. W tej chwili mamy wieczór i mamy tutaj widoczne 3, a właściwie, no a można powiedzieć 4 warstwy. Na dole jest mąka. Tutaj jest taka warstewka tych takich drobnych frakcji tej mąki, taka biała. Tutaj mamy wodę, która już ma kolor zakwasu i to jest taki kolor docelowy. A na górze jest taki kożuch z takiej piany. Ja Wam to spróbuję pokazać z góry. To jest taka piana. Nie wiem, Gucio, proszę Cię, idź stąd. Nie wiem, co tu widać. Mam nadzieję, że widzicie, tą pianę. Zobaczę potem przy montażu. No jak nie widać, to trudno po prostu. Wtedy nic na to nie poradzę. Mam nadzieję, że się nie wyostrza na ogonie Gustawa. Tak to ma wyglądać. Pachnie to bardzo przyjemnie. Po 2 dobach ma już taki przyjemny kwaskowy zapach. I tak jak Wam mówiłem, trzeba to napowietrzyć poprzez takie intensywne zamieszanie. O, w tej chwili to dopiero pachnie. W tej chwili to dopiero pachnie. I piany zrobiło się jeszcze więcej. Te nasze bakterie tam żyją, pracują, produkują gaz, który unosi się do góry i roznosi zapach tego zakwasu po całej kuchni. Obliżę łyżkę. Jest to już kwaskowe. Ma bardzo przyjemny żurkowy zapach. Pachnie świetnie. No, w smaku jest raczej mdłe, bo nie ma tu soli, więc ten smak jest taki, no, przypomina żurek, ale
To nie jest to, co będzie docelowo, no ale docelowo będziemy mieli z tego zupę, więc teraz to nie musi dobrze smakować, ponieważ w tej postaci tego nie jemy. Jest to już kwaskowate, jest to już kwaśne, ale jeszcze nie tak jak chcemy. Myślę, że cały proces, Gucio, proszę Cię, po prostu, myślę, że cały proces potrwa do momentu, kiedy będę to zlewał do butelek i chował do lodówki, ewentualnie do jakichś słoików, zobaczę jeszcze. Potrwa jakieś 5 do 6 dni. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało, kiedy będę zlewał, ale wizualnie niewiele się tutaj już zmieni. No ale zrobię ten taki ostatni filmik, żeby pokazać Wam tą taką docelowy wygląd tego naszego zakwasu. Do zobaczenia. Witajcie, moi drodzy. Witam Was razem z kotem Gustawem w tej ostatniej części już filmiku dotyczącego zakwasu na żurek. Dzisiaj minęła szósta doba, odkąd nastawiłem ten zakwas, odkąd biegnie tutaj ta fermentacja. Kot Gustaw pilnował cały czas, żeby to wszystko przebiegało dobrze. No i wszystko się udało. Zakwas jest taki, jak trzeba. Gucio, odsłoń tutaj teraz słoik. Tak to wygląda. Już. Ach, ależ to pachnie. Już ten czas takiej burzliwej fermentacji się skończył. Teraz no, troszeczkę jeszcze gazuje ten zakwas, no ale nie tak jak wcześniej i to już jest moment, w którym powinniśmy przelać to do butelek. Co ja dzisiaj zrobię i pokażę Wam na koniec, jak to wygląda. Sprawdzę jeszcze, jak to smakuje. Gucio, proszę Cię, nic nie widać, kotek, chodź tutaj. No, smakuje dobrze. Wszystko się udało, ale to się na ogół udaje. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby mi się zakwas zepsuł. Jest to dość łatwe, tak jak Wam pokazywałem, więc róbcie bez żadnych obaw. Dobrze, przeleję to teraz do butelek, żeby nie przedłużać filmu, nie będę Wam tego pokazywał. Pokażę Wam, jak wygląda po przelaniu. Mamy to gotowe. Zakwas jest przelany. Butelka jest pełna. No i tak przygotowany zakwas zamykamy i wstawiamy do lodówki. No chyba, że ktoś ma taką naprawdę zimną piwnicę lub garaż, tak jak ja teraz w zimie. Tam mam jakieś 6, może 5 stopni, więc temperatura zasadniczo taka jak w lodówce. No ale tyle tego zakwasu, ile sobie zostawiam, to mi się spokojnie w lodówce zmieści, bo resztę, tak jak mówiłem, będę rozdawał. On na razie jest jednolity. Po upływie kilku godzin podzieli się na dwie frakcje, tak jak to widzieliście w słoiku. Ja już tego nie będę pokazywał, bo nie chcę tego filmu przedłużać. Po prostu to, co jest gęstsze, ta sfermentowana mąka opadnie, a na górze zostanie taka słomkowego koloru woda. I tak to powinno wyglądać. Tym się, moi drodzy, nie przejmujcie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do oglądania innych moich filmików. Bardzo Was proszę, żebyście je oglądali z całości do końca, bo jest to istotne dla algorytmu YouTube'a. No i oczywiście wiadomo o subskrypcje, lajki, komentarze i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.